Siema wszystkim, z tej strony Rowen ponownie. Oczywiście chciałem się pokazać w ładnej pozycji przy samochodzie z babeczką na drzwiach, ale oczywiście jakiś pajac musiał mi tu wjechać, jakiś się korek zrobił. Tak jak mówiłem, idziemy od razu do Wilcoxa. Oczywiście wywaliło mnie gdzieś w głównej kwaterze w centrum Paryża, także wolałem sobie najpierw dojechać, żeby nie marnować już czasu. Pójdziemy do niego po misję. Myślę, że to będzie już chyba jednak ostatnia misja od niego. No ale zobaczymy. Tell your bosses they don't need to lose any sleep over that Nazi chemical plant. No właśnie. It's certain the target has been neutralized. By the time the crowds finish picking up the pieces, this war will be long over. No. I must admit, I've half a mind to refund the old man's 10 quid. How'd you like to shove another boot up Jerry's ass? It's good work if you can get it. The Jerry's have established a rocket base at Chateau Chambord. Ooh. Show long-range ballistic rockets and several advanced power generation units. London has authorized direct action. Gloves off. Anything goes on this one. Nice day for a drive in the country. I'll head down to Chambord and take in some local color. Tak. No dobrze. Także tak jak myślałem, znowu rozpierdziel trzeba będzie zrobić. Oczywiście już w odpowiedni sprzęt się zaopatrzyłem wcześniej. Jedziemy do Chateau. Tak. Tym razem troszeczkę szybszy samochód. Dwuosobowy, wiatr we włosach, przejażdżka po wsi i normalnie bomba. No i musiałaś mi uciec pod samochód. To było po prostu genialne. Inteligentne i genialne. O! Mój błąd. Sorki. Nawet nie wiem dokładnie, gdzie to się znajduje. Jak to wygląda. Znaczy, pewnie dojadę i się przypomni. Co tam trzeba było zrobić. Bla, bla, bla. Moje zdolności jazdy są po prostu genialne, zwłaszcza jak się jedzie lewą ręką na wsadzie. Oho, już chyba widzę swój cel. O tak. Ooh yeah. No, co tu będzie? Zniszcz Chateau. A jak? Czyli mamy zrobić totalny rozpierdziel, tak? Dobra, wstajmy sobie tu. No, nie tak. Teraz jest odwrotnie, wyciągnijmy snajperkę. Pyk. Dobra, pozbądźmy się wieżyczki. Ojej, już do mnie strzelają. O, 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 o. O, kurde. Dobra. Moment, 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 co ja go tu... O! A tak po chamsku, jakbym go... O! Holender! Okej, załatwiony. Luzik. Tam coś wybuchło. Tu przy okazji się tego pozbędziemy. Bo tu jeszcze chyba nie ma mapy na ten teren zakupionej. Przy okazji rozwalimy mało co nieco. O! Tam ktoś stoi. Czemu by się go od razu nie pozbyć? O właśnie. O, i tego też od razu. Czemu nie? Co tu dalej? Może to od razu wysadźmy. Co jeszcze? Sobie postrzelamy, czemu nie? Na razie nic specjalnego tu się nie dzieje. O, ktoś tu idzie, ktoś tu idzie. Dobra, spadaj stąd. Spadł, co za debil. Da się to jakoś tak wysadzić? Nie da się. Dobra. Czyli trzeba będzie wejść na górę. Wow. Coś tu słyszałem, że coś tu do mnie sypie, łupie.
Moment. Tu widzę, że kogoś trzeba będzie załatwić. Dobra. Przynajmniej nie miałem problemu z celowaniem. Odsuń się trochę. No, odsuń się, odsuń się. No trochę, no. Się nie da tego położyć. Dobra, połóż na tym. Może być. O, 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 coś tu dużego do mnie strzela. Okej. Skąd te pajace do mnie strzelają? A tu jesteś. Co mnie tu denerwujesz? Gnoju jeden. Dobra, no to użyjmy dynamitu. No, podpalaj szybciej. Jezus, ile tu można podpalać inną rzecz. No. No. Pozamiatane. Gdzie tu dalej? Dalej to chyba... O, gdzieś tu. Okej. Się od razu pozbądźmy tego. No ładuj szybciej. Tak. Nie da się. Dobra. Ale tamtego z chęcią zajmę. O, właśnie w ten sposób. O Jezus, musiał tu przyleść. Zginął? Nie zginął. Szkoda. No i gdzieś ty po las. O, za baran. Aż tam musiałeś powiedz. Won mnie stąd. No to ty se możesz postrzelać. Przejdziemy się tu. I strzelimy. Nic to nie dało. Dobra. Ja bym tam sobie rzucił granata. Jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Jeszcze jednego. O Jezus. I się uparł, że przyleś tu. Dobra. To zrobimy to wtedy w ten sposób. U nas spokojnie. Tutaj czas nas nie goni. Tutaj możemy podłożyć coś innego. O! O, patrzcie, nie dał się trafić. Okej, dobra. Załatwione. No, załatwione. To jest też jednak tempo. A, tu jesteś. Dobra. No to zgiń. Rzesz w końcu. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. To na wieży jakiegoś, no ja widziałem, czy mi się dawało? Nie, tu nie ma wieży żadnej. Okej. Ile tam jest rzeczy do zniszczenia? Okej. O, żuś ty. Dobra, trzeba się schować gdzieś. O, to się na pewno schowam w takim miejscu. Okej. O, robi się ciekawie. Okej. Okej. Robi się wesoło. No zniszcz to. A. Tak, kontrabandziocha przyda się jak najbardziej. Przejdę do tędy. No idź tu. Tego. No. No. To. Rzuć im tam coś. Jakiegoś małego prezencika. O. Okej. Okej. Załatwiony. O, no, 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 no. O, weź tu się jakoś ustaw tak, żebym cię zdjął. I... Kurde, nie trafiłem. Dobra.
Wstępny załatwiony. Skąd on tu do mnie sypie? A, o, tam Mr. General. Dobra, okej. To. To. Jakbym tam rzucił jakiegoś granacika. Jeszcze jednego. Jeszcze jednego. A, to niespecjalnie dużo dało. Dobra, to zróbmy w ten sposób. Okej. O, tu jest to przyczepione do niczego. Fajnie. Dobra, kontrabanda, czemu nie? Przyda się. O. O. No. Zagubiony w akcji. Podłóż to. Odsuń się. Już nikogo nie ma. No wybuchaj. Okej. O, następny biegnie, kozak. No co? Ciężko. Gdzie ty mnie szukasz, ty, gołąbie? Tak. I tak. Ktoś jeszcze nie. O, tu czołg do mnie napierdziela. A jak ja bym w niego tak pyknął? Okej. Dobra, idź mi stąd. Dajesz. O! Oj, ja. O, chodź tu. Chodź. No. No ja pierdzielę, no porażka jakaś, tragedia w co? Totalna. Gdzie jest ten? No zgiń, że ile ja mam w ciebie wyładować tego. Gieło cię. Dobra. Czas się pozbyć tego gówna, bo tu będą wyłazili mi ciągle stąd. Pam param pam pam. No. Wybuchaj. O, ładnie i zahaczyło jeszcze. Oto. Pięknie, po prostu bombowo. O. Kuku. O. Na razie. O, tu coś widzę. Okej. Jest fajnie. Nie złapię się. Dobra. Nieistotne. Dobra. Robię jumpa. Czy tu się da jakoś wejść? Pewnie się da. Dobra. Czyli się nie da. Okej. No biegniemy dalej. Okej. Przy okazji to. Już. Dobra, weź mi tu stąd wyjdź. Ktoś się schował. Bombowo wręcz. Genialnie to. O! Okej. O, a ten stoi sobie w powietrzu. I ląduje. Dobra, okej. Jeszcze to. Czego mi tu jeszcze brakuje? Moment, bo tu jeszcze do mnie sypią jako szalali. O-o. Tam był ktoś z terroru, coś mi się teraz zdawało. Tu jeszcze coś. No pewnie. No co, mam motorek w dupie, czy co? O fuck, uciekamy. Uciekamy. Param, czyli jeżeli jest czwarty poziom alarmu, to znaczy, że jest. Kurwa, znowu strzelawiec. Skoro jest czwarty poziom alarmu, to znaczy, że. Znaczy, skoro jest terror, to znaczy, że jest czwarty poziom alarmu. Oh yeah! Tak, i mamy 15 minut i sprawę załatwioną.
Czyli standardowa opcja, 10 minut i wszystko rozpiżone. Jej. Tego durnego sterosa trzeba się pozbyć. Okej, okay, like a boss. Teraz jeszcze by było dobrze się stąd wydostać, jakoś by się tutaj pasowało, jakoś stąd wydostać. Spójrzmy ogólnie na mapę. Mamy alarm w bazie. Aha, czyli jest alarm 5. poziomu. Tu jest punkt. Albo tu jest punkt. Gdzie bliżej? Tu przez miasto. To nie bardzo. Dobra, postaramy się dostać tutaj, czyli do domu Vittore. Pyk. Czyli grzejemy w tamtym kierunku. Okej. Okay. Okay, to jeszcze w międzyczasie sobie... O! Natrzaskam troszkę tego. O, tu stoi jakaś bryka. To by nie było głupie wcale. Oj. No, skocz tam. Okej. Okay. I wsiadaj. I jedziemy. Jechanie drogą to nie może być niezbyt dobry pomysł. No, chyba innego wyjścia nie będę miał właściwie. O, o, fuck. Sobie tutaj nie wyjadę za bardzo. Jeszcze zaraz będą ze mną do mnie z działa napierdzielać pewnie. Kurde. Alarm 5. Dobrze by było się z niego wydostać. Bo jak się z niego wydostanę, to wpadnie kolejny bonus. Że byłoby nawet sympatycznie, gdyby mi się to udało. Przez mostek. Okej. Ta ciężarówka jakoś specjalnie nie jest szybka. Co mnie trochę boli. Wypad. Wypad, wypad, wypad. Oni mnie tu będą maltretować tymi śmiesznymi samochodami. O, o, tam czołg jedzie. Ale myślę, że nie będzie to stanowiło jakiegoś większego problemu. No, chyba, że będzie stał na moście. O, o. No dobra. O, o. Fuck yeah. Do wody. Okej. Teraz z buta taki kawał. O, to będzie słodko. Same czołgi, ja pierdzielę. Musiał ich tutaj gdzieś w koło jakoś tu oblecieć. Bo ogólnie czołgi nie zjeżdżają z drogi. A tu jest most do wyburzenia. Ale to nie, to już później, to już sobie na kiedy indziej zostawimy. Tutaj tak jakoś bombowo w koło trzeba będzie oblecieć. No trzeba będzie to zrobić jakoś, kurde, bo będzie ciężko. Z dala od wszystkich dróg przede wszystkim. Tutaj czołg. Co ja gadam? Jaki czołg? Pociąg, nie czołg, debilu. Dobra. Wyjechał, okej. Okay. Pędzimy dalej. O kurde. Następny czołg. Jakiś w pobliżu jeszcze jeden jest? Nie. Dobra, ten sobie pojechał, ten... Tu żadnego nie ma. O, na razie nie jest źle. Dobra, jak my tu jeszcze mamy daleko do tego? Mapa. O, już jestem blisko. Dobra. To był jakiś taki bonus, żeby się wydostać z alarmu 5. stopnia i to próbowałem cały czas zrobić od początku gry. Ciekawe, czy teraz mi się uda.
Poznając moje szczęście, jeszcze jakiegoś wałka odwalę. O, i to jest właśnie ta spalona farma Vittore. A tu się jeszcze chyba tli troszkę. Co nieco. Czy nie? Ukryj się. Pek. I się spuszczamy do studni. Yeah. Już ten dźwięk oznajmił to, że się odblokował bonus. Tak, Bandzior Europy, bonus odblokowany. Czyli tak, możesz korzystać z kryjówek podczas alarmów 4 i 5 stopnia. Bardzo fajnie. Wyświetl bonusy. Czego mi tu brakuje jeszcze? Uj, dużo. No to w ogóle co tu chodzi? No dobra, czyli ta mechanika. Zgarnij każdy pojazd nazistów. Dobra. No co, mamy 20 minut. Misja u tego wykonana. A to się pewnie odblokuje, jak zrobię calaka, zrobię 100%. Co my tu ogólnie mamy jeszcze? Pełna mapa. Lotaryngia. Dobra, przejdźmy się tu. Zobaczymy, czy on tu będzie miał... Czy ja mapę Lotaryngii już mam kupioną, czy nie? Jakaś bryka gdzieś stała. O, jest. Jest bryka. Ale mam brykę załadowany. Tak. I myślę, że teraz co jakiś czas na spontanie będzie się pojawiało po prostu coś tam z tej gry, bo tak jak mówiłem od samego początku, wcześniej jak przyszedłem tylko wątek fabularny, główny i poboczny, i zostawiłem sobie grę, kurwa, przez te tutaj, te tu nic nie widzę, ale myślę, że zrobię 100%, może jeszcze nagram jak się burzy most, jak to się tam wygląda dokładnie i tak dalej, bo chyba tego nie pokazywałem. Chyba. Nie wiem, nie jestem pewny. Nie pamiętam. Ja mam pamięć dobrą, ale krótką. Pek. No chyba jednak nie mam mapy Lotaryngii, bo... Tu jednak nic nie pokazuje. Dobra, dawaj tu. Dobra, dawaj tych granatów. Full. No mi tu. Full. Hexagonu. Full. Tak, mapa. Lotaryngia. Nie ma. Dobra, to kupujemy. O, teraz już wszystkie punkciki ładnie nam pokazuje. Ile my tego w tej Lotaryngii mamy? Dużo czy nie mamy dużo? O, fuck. No, trochę dużo. Także myślę, że poza kamerą troszeczkę sobie czasu poświęcę. Nie wiem jeszcze, co z tym. Czemu to się, czy to w ogóle się zakoloruje kiedyś, czy nie? Czy tak po prostu? Dobra. Ale mniejsza. Następna rzecz, jaką będę robił, no to po prostu Lotaryngia. Na ten moment dzięki za towarzyszenie mi przez te wszystkie perypetie. Zobaczymy się w następnym randomowym pewnie odcinku z gry The Saboteur i pewnie w czymś nowym, także pewnie w najbliższym czasie pojawi się coś nowego, o czym wspominałem w poprzednim odcinku. Także dzięki za oglądanie, na razie i cześć.